To już tradycja, że uczestnicy terapii zasiadają przy stole przed Wielkanocą. Odwiedzili ich przedstawiciele lokalnych władz oraz różnych powiatowych instytucji. Wszystko rozpoczęło się tradycyjną modlitwą, później były śpiewy i świąteczne przedstawienie. Dziś właśnie spotykamy się wszyscy tutaj w bardzo dużym gronie, bo przewidujemy ponad 70 osób na tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym. Oczywiście przepiękne dekoracje wykonane przez naszych uczestników, już od ponad miesiąca nad tym pracowali. Myślę, że bardzo ciekawy występ artystyczny, jak i również tradycyjne potrawy wielkanocne. Wszystko to dzisiaj dla naszych uczestników, aby mogli się poczuć u nas jak w domu i aby również mogli pokazać, jak bardzo ważny dla nich jest ten czas. Uczestnicy starali się też pomagać w przygotowaniu potraw na wielkanocne śniadanie. Całe spotkanie było też dla nich formą terapii. Nasi uczestnicy mają taki cykl, wiedzą kiedy, jakie spotkanie, jaka impreza będzie i oni się mocno do tego przygotowują. I ci, którzy są u nas już dłuższy czas, mają pewien tryb, włączają sobie pewien tryb przygotowań świątecznych, ale widzimy również u nowych uczestników, takich, którzy od niedawna uczęszczają do nas do domu, duże zaangażowanie, włączenie się w nasze prace i tak naprawdę dużą radość z tego, że możemy się spotkać. Głogowski Dom Samopomocy na co dzień prowadzi dzienną terapię z psychologami, pedagogami, a także są tu realizowane terapeutyczne zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin.